Ksiądz Harry robi wszystko dla McHamsie, że żona go porzuci. Ksiądz Harry boi się, że straci swoje żony McHam Markle, jeśli nie będzie dalej robił tego. Co mówi twierdzi królewska biografka Angeli Levin. Kobieta opisała McHam jako bezwzględną osobę, która ma za sobą historię, w której nie brakowało sytuacji, w których pozbywała się ludzi. Zrobiła to ze swoim pierwszym mężem, Trevorem Engelsonem, przypret, odesłała pierścionek zaryczynowy i obraczkę w kopercie, to w ten sposób dowiedział się. Za małżeństwo się skończyło, powiedziała Paulowi Murrayowi, gospodarzowi Sky News, Levin. To samo tyczy się także osób niezwiązanych z niej emocjonalnie, które poświęcają się pracy w jej otoczeniu. Jest bardzo bezwzględna wobec pracowników, bardzo się na nich złości, a potem odchodza. Kropka. Jest bardzo twarda, relacjonowała kobieta. Levin zasugerowała, że McHam mogła wykorzystać swoją niechęć do Pałacu Buckingham i jej zmagania ze zdrowiem psychicznym w trakcie ciazy, aby skutecznie manipulować Harrym. Myślę, że groziła Harrymu, gdy byli jeszcze w Pałacu Buckingham, nienawidzać tego miejsca tak bardzo. Zim właściwie mówiła mu, że ma myśli samobójcze i że jest w tym czasie w ciazy, stwierdziła kategorycznie biografka. Zdaniem kobiety decyzja Harry'ego nie powinna nikogo zanadto szokować, biorąc pod uwagę fakt, w jakiej sytuacji mógł zostać postawiony przez brzemienna ukochana. Jej zdaniem, odseperowanie się od Royalsów było jedynym wyjściem, które mógł w drodze do losy arystokrata. By zadowolić Markle, wydostanie się spod kontroli rodziny królewskiej, mogło pozwolić McHam na dowolne sterowanie księciem według własnego uznania. Zdaniem biografki, nie było innej możliwości, niż ucieczka z Pałacu Buckingham. Myślę, że to trochę sposób, by sprawić, by robił to, czego chce. Wiem, że to brzmi okropnie z mojej strony, ale tak naprawdę w to wierzę, dodała. Warto jednak zauważyć, że jej twierdzenia nie pokrywają się ze słowami księcia, który otwarcie sprzeciwił się rodzinie, publikując swoje pamiętniki ujawniające prawdę o jego relacjach z pozostałymi Royalsami.